muszę zmienić odgłosy tych dotacji i subskrypcji na jakieś takie właśnie kowbojskie, albo takie... Będzie dotacja, albo będzie... Icha! Icha! Albo rżenie konia, tylko jak to się robi? On będzie tak... Tak będzie. Może... O Boże, jaki dźwięk. Mała rzecz cieszy, no. Moim synem do pani fryzjerki i nie miała za dużo czasu i tak mnie szybko strzygła, że aż mi wyrywały włosy momentami. Ale nic nie jęczałem, nic nie narzekałem, przyjąłem to jak mężczyznę. Uwaga, to mnie spoko jest. Gościu jest! Dźwignę. Tego kawałka. Helikopter wyglądał od tej chwili. Przypał! To chyba nie co się dzieje? Jezus Maria! Co tu się wydarzyło, stary, to ja nie mam pytań, nie? No, ja tu zwierzę patrzę. Ale stary, w ekipie byłem w szoku, nagle cztery gości obok mnie po prostu wszyscy pierdzielali. Jezus Maria, gościu. Cały w kewa, ty. Czy helikopter jakiś leci? W ogóle co się dzieje tutaj w tej grze, ty? Rozwaliłem go. Ta? To musieli wylecieć, tak. No on tam siedzi cały czas, wariat. Oni odlatują. No? Kiedy kurde, to on leci cały czas. Ja pierdzielę, ja nie wiem, stary, co tu się dzieje w tej grze. Ja zwariowałem już trochę. Nie wychylaj za bardzo. Ja wychylam na niego. Dobra. Nie wiem, jak wychylasz. Jeden leży. Gościu w szoku. I strefa ci jedzie, nie? Mhm. Oj, wap. A nie, ITR. To jest z rakiety, tak? Tak, to ja waliłem z rakiety, ale ta rakietnica jest gówniana, bo gość dostaje do mnie. No też mi się wydaje, że na hita nie zabijesz. Kurde. Ładuję do ciebie typ, tak? O kurde, co teraz dałem, ty? Teraz zadziałała? Teraz zadziałała, nie? Biegam z pięściarzem w kogoś. Ale więc jakby 3/4 tych drugich pasów przeszliśmy na czerwonym. No. I policja po drugiej stronie nas dorwała, nie? Ale wchodziliście no. Na zielonym, tak? No, wchodziliśmy jeszcze na mrygającym zielonym, nie? Jak no. Wchodziliśmy jeszcze na mrygającym zielonym, prawda? I co? To już tak na końcówce, zielonego, także 3/4 przeszliśmy na czerwonym, ale 1/4 na zielonym mrygającym. No później pomarańczowe było, no. Nie, nas dorwała policja, ale czy nie, no w sensie... wiesz, my tam mówimy, wiesz, no bo padał deszcz, Paulinka w ciąży, no. Wiesz, ja jeszcze chory. No, no. Mówimy, że na szybkie zakupy. No coś, no. Nie chcieliśmy po prostu stać, no bo pada deszcz i w ogóle, i tutaj żona w ciąży. A jako, że w sensie jeden z policjantów też był, miał być przyszłym ojcem i jego tam narzeczona chyba akurat też w ciąży. No. No to powiedział, że spoko, że to tylko pouczenie. No ale tam mnie spisali, Paulinki, a Paulinka nie miała żadnych dowodów, więc luzik. Thanks. Ale no, nie, więc to była najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłem w życiu, nie? A adrenalina, nie? No adrenalina tak skoczyła, powiem ci, że przez tą chwilę czułem się taki zdrowy, nie? Że faktycznie, aż żałowałem, że w tym momencie turnieju nie gram. Bo po raz pierwszy od 30 lat ktoś jest w moim życiu ważniejszy niż ja sam. Ale to jest prawda, no ja się zdecydowanie tak czuję. Niesamowite uczucie to musi być, co? Jakby już chyba nic z tym nie zrobisz. Jesteś głupi, nie? O, tu jest kawałek brzuszka. Niech nie takie goście jak twoja żona. Na Pałkę to potrafi ugościć, to prawda. Co to? O, gdzie pokazujesz? Tak. Ja też tak potrafię. Czytaliśmy się, obiecywaliśmy, że nie będziemy pokazywać Dzidzi, ja to proszę. Pokazujemy. Ale to się przytyło? Nie, no tak, no przytyło się, generalnie Pałka w ciąży jest. No to chyba jest jasne, że się przytyło. Gdyby byłoby dziwne, gdyby Pałka schudła chyba. No. No tak, prawda. Nie, no to prawda, policja czasami się potrafi zachować faktycznie jak ludzie. Zgadzam się całkowicie. Jakby rozumieją różne przypadki i to jest bardzo spoko. Isaac. Słucham. No to jak? Ale z czym? No
Nie, dzisiaj się nie chce, no. Wczoraj chciałem iść, bo nie miałem mięsa, dzisiaj mi się nie chce. Dzisiaj ja nie miałem mięsa i nie miałem i mogę. No teraz. I co? I jak ty nie masz mięsa, to mamy iść, a jak ja nie mam mięsa, to nie mam iść, tak? No to ty bardziej nie idę. Znaczy miałem mięso, miałem trzy posiłki. Pacał mi w dupie w takim razie, jak taki jesteś właśnie, że ty dla kolegi się nie poświęcisz, ale ja to nie, też nie będę się muszę źle powiedziałem. No źle powiedziałeś i teraz to mnie w dupę pacały właśnie. Nie chcę, który kuca przy kamieniu. A widziałem jakieś szoty, jak grałeś z Pago w H1. Że jesteś jak cię Pago zabijał, te... Trzy razy na jeden z tym, nie? I to naprawdę widać, że to przypadkowo robi, nie? Że tak nie ogarnia. No było najlepsze, tak naprawdę chciał przypadkowo tam między no, tego, między strzelam między auta, moją głowę tam. Ja wjechałem przypadkowo, tak. O, tłumik na 140. To dosyć blisko jest już. Ja pierdzielę. To jest Speedy Gonzales to wjechał. Chodź do mnie. Jestem. Widzisz to? Widzisz tego gościa? Jaki flash. Usain Bolt. Ale zapierdzielę ty. Ja mam 240 Hz monitora, to nie wytrzymuje tego ty. O! Spęczył się chyba. Dobiegł. Pnąć. Tesco nozu! Aj. Robię go tak. Dobra, traciło. No to nie jest. Weź pakę. Musiałem kupić fulla, no bo rapaty się robiły. Dobry. Tak jejsik po prostu, tak o! Tak o! Prostopadłe podanie, uda się je przejąć? Nie, nie prostopadłe. Był się być powinien. Broń bramkarza, ale piłka... Nie, no weź mi te wylewej! O kurwa, co to No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. Piłkę ustawia Pogba. Czy to on uderzy? Potrafi groźnie strzelić? Jest bramka! Pogba strzela z rzutu wolnego! A brutalnie uderzona piłka! Brawo sędziowie zbyt wcześnie przerwają grę. Aha. Zobaczymy jeden z ostatnich ataków. Być może... Come on! Nie wytrzymam, kurwa! Wznowienie gry rzutem z autu. Nie wytrzymam zaraz. Będę musiał Warkowara oddać, bo się zaraz posram, nie? Kurwa no! Na pewno ten gol dałby odetchnąć drużynie. Muszą się bardziej skoncentrować, bo inaczej będzie kłopot. Kevin De Bruyne. No i Kleiber przy piłce. Ładnie pomyślany. Świetnie przejął do tego. Sędzia pokazuje. Tak mam dylemat. Mam 10 tysięcy, nie wiem na co wydać. Czy tobie dać, czy chorym dzieciom? Wiesz co? A jakby połączyć jedno z drugim? Kilka dni temu miałem gorączkę i bolał mnie nos. Wcześniej. Jeszcze raz przekręcisz mój nick, a obiecuję, że przejadę się do tego zesmogowanego Krakowa i tak ci szczękę połamię, że już nigdy nie przekręcisz. Najpierw złamię piszczel, a potem szczęka ci wypadnie cała połamana. KC Witold. A, bo już jest 2700, to 27 dziewczyn. Widzicie? 27 dziewczyn, a na nie 2700 ludzi. Bo jest 2727, teraz widzę.
A dziewczyny to nie ludzie? Nie, no to też ludzie, no co no. Po prostu mężczyzn chciałem powiedzieć, przejęzyczyłem się. Dobra, wszystkie śruby.